teraz do paczek promocyjnych z właśnie docami. Ej, dobra, co? Mamy doca! Pierwszy doc! No i mili państwo, doczekaliśmy się. Team of the Season. Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jeszcze tutaj wam szybko pokażę player picka, jakiego miałem ostatnio w drużynie tygodnia. No i co, mamy 1,3 miliona na otwieranie paczek. Mamy tutaj jeszcze 12 paczek, w którym możemy właśnie trafić karty Team of the Season. No naprawdę są one niektóre po prostu, no miodzie one wyglądają. Ale dobra, zaczniemy na początek z paczką z piłkarzem WCL Premium za SBC właśnie. I zobaczymy, jest oczywiście walkout, to tutaj no zawsze jest. I zobaczymy, czy opłacało się wydać 70 tysięcy na to SBC Francja, SPO i Tekir. I dobra, to nie jest nie do dobra, bo nie grać nie będę, ale taki faki, no jak najbardziej może do jakiegoś SBC się przydać, no i co, złota paczka, na razie lecimy, pierwsza paczucha, nie ma walkoutu, dobra, to od razu sobie będziemy pomijać, bo myślę, że nie ma większego sensu, to trzymam to oczywiście sobie, wysyłam szybciutko na listę transferową. Nie jest jakiś wybitny drop. Ja tutaj oczekuję karty Team of the Season. No, ja tutaj nie będę was oszukiwał. Ja chcę kartę Team of the Season. Ja chcę raz w życiu trafić coś dobrego w tej grze. O, jest walkout! Dobra, mamy pierwszy walkout! Nie będzie to niestety karta Team of the Season, ale jest to złota karta. Karta Włochy, czy to jest Immobile? Dobra. Więc walkout taki myślę, że średni, bo te karty teraz naprawdę po grosze stoją. Dobra, oprócz tego coś jeszcze fasce nie mamy, nic ciekawego. Ja chcę kartę Team of the Season. A few moments later. 3 mega paczki i zaraz wracamy do paczek promocyjnych z właśnie docami. Ej, dobra, co? Mamy doca! Pierwszy doc! Anglia! To jest pomocnik. Ej, dobra, 8-3 toca mamy pierwszego, dobra, zajebiście. Ile one kosztują teraz? Po ile one chodzą? 70 tysięcy widełki, ej kurde. Ja go sobie chyba od razu zaraz wystawię na listę transferową. Chociaż nie, myślę, że na razie może... Ile one chodzą za Quixel? Nie, dobra. Znaczy ile te... O, dobra, jeszcze mamy 1000 monet. Kurde, mamy pierwszego toca, dobra, mamy 2 mega paczki do końca jeszcze. Chciałem pomijać w ogóle tamto, bo... Spojrzałem, że nie ma walkoutu, to pomyślałem, że nie płaci się, nie ma niestety kolejnego toca, ale mamy ekrany Niemcy SP Draxler. No i co, paczka dwóch piłkarzy, co to mamy, to chyba było w tej paczce, o ile się nie mylę, nie ma walkoutu. Aha, dobra, nieważne. To lecimy teraz do tych droższych paczek, no nie oszukujmy się, ja na to czekałem. No bardzo długo czekałem, dobra, paczki po 45 tysięcy, lecimy i mogę 10 paczek tylko otworzyć tych. I w pierwszej paczce nie ma niestety walkoutu, nie ma też niebieskiej flary, ale są ekrany. Niemcy, SP, Draxler znowu, kurde, no halo, no co ty chłopie robisz kolejny raz u mnie dzisiaj. Dobra, wystawiamy to oczywiście wszystko. No i co, lecimy dalej. Kolejna paczka za 45 tysięcy. Jest walkout, dobra. Czy jest niebieska flara? Nie ma niebieskiej flary, niestety. Niemcy, bramkarz Neuer. Ej, dobra. To nie jest taki zły drop. Neuer to jest bardzo dobry drop. Jak na razie na te dropy, co póki co były w odcinku. Dobra, mamy Neuera. Resztę sobie wyślę na listę transferową, bo po co to trzymać. Kolejna paczka za 45 tysięcy. Nie ma walkoutu niestety. Ej kurczę, bo ja naprawdę poluję na jakiegoś takiego totsa, wiecie, grywalnego, takiego jak Ibrahimowicz. I to jest, nie pamiętam jak się nazywa. A, Bernardo Silva, ej, dobra, myślę, że to jest ten z bodajże Benfiki Lizbona. Ale dobra, miło tutaj, miłe zaskoczenie, że tak powiem. Nie ma walkoutu, w kolejnej paczce za 45 tysięcy, nie wiem czy... No dobra, nie ma nawet ekranu, to tutaj nie mamy o czym nawet rozmawiać. Was poleciał, dobra, i Perotti do tego. Dobra, i lecimy z kolejną paczką za 45 tysięcy, 6 paczek jeszcze takich możemy
otworzyć. Nie ma lookoutów, kolejne paczce za 45 tysięcy. Ej, w sumie, bo chyba powinny być jeszcze takie droższe, o ile się nie mylę, nie? Ej, Polska, aha, dobra, klik. Już myślę, zawsze jak widzę flagę Polski, to mam nadzieję na tego Lewandowskiego, ale sobie przypominam potem, że tego lookoutu jednak nie było, nie? Więc to taka trochę smutna historia. 5 paczek za 45 tysięcy do końca. Nie ma lookoutu w kolejnej paczce, co jest? Halo. Same ekrany, ale to chyba nie będzie nic wartościowego. Nacho? Nacho, 8-3. Dobra, pod przepałkę może się przydać, ale nie może. Może, ale nie musi, o, tak powiem. Dobra, lecimy z kolejną paczką z tocami. Już tutaj przekroczyliśmy barierę miliona monet. W sensie, że spadliśmy poniżej, nie? O Boże, tutaj nie ma nawet ekranów. Boże, te paczki są tragiczne. Nie oszukujmy się. Te paczki są tragiczne. A few moments without walkout later. Nie ma znowu ekranów, znaczy tego, walkoutu. Ej, nie, no to jest tragedia, oprócz tego Noyera, którego trafiliśmy, to przecież tam nie ma nic konkretnego, nie? No, ten boss, 70 tysięcy, którego ewentualnie potem mogę być SBT. Jest walkout, dobra, mamy walkout. Nie ma niestety niebieskiej klary. Boże! Ty trolu! Ja zapomniałem, że Messi ma SN chyba. Ale dobra, Iguan 8-8 to też na przepałkę jest w miarę dobrze. Dobra, lecimy z kolejną 3 paczki do końca. Ja naprawdę, jak nie trafię tutaj nic jeszcze dobrego. Trafiliśmy jeden walkout na 10 paczek. To jest serio, to jest tragedia. To jest tragedia. Nie ma tutaj co się bardzo nad tym rozwodzić. No i co, lecimy dalej z tymi paczkami za 15 tysięcy. No i co, paczka za 15 tysięcy, tutaj możemy nieograniczoną ilość ich otwierać, więc będę otwierał, dopóki nie trafię jakiegoś toca, okej? Okay? Pomijam już wszystko, ja czekam na walkout i czekam na jakiegoś toca, okej? Okay? Reszta jest nieważna, może tutaj nawet dropnąć, nie wiem, jakiś niebieski toc, to i tak mnie nie obchodzi, ja chcę walkout. Ja chcę walkout, który jest tocem. Wyjdzie na to zaraz, że wydam wszystkie końce i nie... O, jest dobra walkout! Mamy walkout! Nie ma niestety niebieskiej flary! Dlaczego? Marek H... Nie, co? Mano? Nie, kto to jest? Skrinia! Zapomniałem o tobie. Tak. Dobra, mamy kolejny walkout. Są jakieś spektakularne walkouty, no. Ten Neuer to jeszcze rozumiem, dobra. Ale lecimy... Ja chcę Totsa. Ja chcę Totsa. Ja nie chcę nic... Ja nie proszę o nic innego, tylko o jakiegoś dobrego, grywalnego Totsa, który będzie kosztował te 200-300 tysięcy. Co najmniej. Jak trafi Ibrahimowicza, to już w ogóle, bo prawdopodobnie widełki będą po prostu mega, jeżeli chodzi o Ibrę. Nie ma walkoutu. To jest serio tragedia. W ogóle możecie dać znać, co sądzicie w ogóle o designie tych toców, bo mi się bardzo podobają. Ogólnie jeszcze ten, robiłem ostatnio SBC o Blanka Optimus Prime 9.2 i niestety, o Boże, niestety zabrakło mi miejsca na dysku w chwili, kiedy nagrywałem i po prostu straciłem plik, że tak powiem, a trafiłem tam po grę, więc no nieszczęścia chodzą parami, więc ten plik został stracony, nie ma walkoutu w kolejnej pasce, to jest serio tragedia. To jest tragedia. Nie wiem co ja zrobię z tymi kartami, potem wszystkimi. Prawdopodobnie wszystkie pójdą na Quicksell, ale no, co zrobisz jak nic nie zrobisz. Kolejna paczka za 15 tysięcy, nie ma walkoutu po raz kolejny. Ile my walkoutów? 3-4 trafiliśmy na tyle paczek. Tyle paczek, co otwieraliśmy za 45 tysięcy. Przypominam, 45 tysięcy. Przecież to jest niewyobrażalna suma. Nie ma w kolejnej paczce walkoutu. Nie, ja nie wierzę. Ja chyba pójdę się zabić. Ja wydałem 1 300 000 końców, żeby trafić Neuera i jakiegoś no name'a z, nie wiem, EFL.
ma walkoutu w kolejnej partii. Mamy jeszcze 250 tysięcy monet do końca. I mamy Tatarusa, no to co mi da jakiś Rumun tutaj. Ja chcę Totsa i Birnie najlepiej. Ewentualnie tego Ter Stegena też bym przygarnął. Jestem ciekawy mega ich widełek, bo jeszcze nie sprawdzałem. No, w sumie dopiero to wyszły, nie? Więc ceny będą i tak bardzo, że tak powiem, podniesione do góry. Ale no zobaczymy jak to potem będzie. Jak te ceny się już ustabilizują i tak dalej, nie ma walkoutu. Nie, to jest tragedia. Ja pierdzielę. Nie ma słów innych, żeby opisać ten opening. Naprawdę. Ludzie otwierają kilka paczek i trafiają o wiele lepsze karty niż ja trafiłem przez cały ten opening. Ewentualnie ikony by przygarnął jeszcze. To ikona mogłaby jakoś w pewien sposób uratować ten odcinek, albo przynajmniej jego część. Ale póki co się na to nie zanosi. Bo otwieramy już kolejną paczkę za 15 tysięcy i nie mamy nic konkretnego, więc... No jest mega słabo, nie mam po raz kolejny walkoutu. Boż... No ja rozumiem jej, że tyle osób teraz otwiera te paczki. Tyle osób teraz kupuje FIFA Pointsy. Rozumiem, że chcecie zarobić, no ale dajcie mi też zarobić, no ja chcę tylko to, co jakiegoś dobrego, grywalnego. Z dobrej ligi. Który będzie miał dość fajną cenę. Ja sobie go sprzedam. Kolejna paczka bez walkoutu, bo po co? Laporte 8-4, Kagawa 8-3, kolejna paczka. 10 paczek do końca. Nie wiem, co my zrobiliśmy. Wydaliśmy 1,3 mila na końcu, żeby trafić Neuera jakiegoś Totsa, który kosztuje 70 tysięcy. Tyle paczek za 45 tysięcy otwierane było. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Nie ma walkoutu. Nie, to jest tragedia. To jest tragedia. Możecie mnie wspomóc donate'em. Link w opisie. Bo po tym odcinku chyba zbiednieję na maksa. Ja chyba pójdę się położyć poduszki i pójdę płakać. Bez kitu. Nie ma walkoutu. Co ja zrobiłem najlepszego? Co ja najlepszego zrobiłem? Ile ja wydałem pieniędzy na to? Ile ja wydałem pieniędzy na te paczki? Których i tak nic dobrego nie dropłem. I po raz kolejny nie ma walkoutu. Nie, to jest tragedia. O, Jesus. Aha, muszę go squeezeować, dobra. Nie, to jest tragedia. Ja już nie liczę na to, co... A nawet już na ten walkout nie liczę, biorąc pod uwagę, ile tych paczek otworzyliśmy. Aha, bo już chyba nie mam miejsca, po prostu liście transferowej. Dobra. Kolejna paczucha. Nie ma walkoutu, bo po co? Saulo 8-5. Możecie dać znać w komentarzu, czy chcecie, żebym po raz kolejny wydał pieniądze na paczki, w których i tak nic pewnie nie trafię. Dobra, lecimy z ostatnią paczką i nie ma walkoutu, no, więc tak się kończy opening paczek z Totsami, gdzie wydaliśmy 1,3 miliona na te paczki, a dostaliśmy totalny syf. O Boże. I chyba styknie, tak styknie. I otworzymy sobie ostatnią już paczkę. Ale ostatnią, okej? Ja nie wiem jak ludzie to robią, że otwierają kilka paczek i sobie dropią walkouty, nie? Ja zawsze miałem pecha, zawsze otwierałem tego więcej i nigdy nic dobrego nie potrafiłem trafić. Jak w CS tak było, to też tak w FIFA jest. No i nie ma walkoutu i... Day 2. Dobra, słuchajcie, i to jest ostatnia szansa na uratowanie dzisiejszego openingu. Duża złota paczka, duża paczka rzadkich zawodników, to jest paczka za 100 tysięcy za zadania tygodniowe. Bo teraz jakiś tam to akurat i właśnie przyznało te paczki osobom, które mają te zadania. No i co? Ostatnia szansa na uratowanie tego openingu. 1,3 tysiąca poszło w błoto niestety. I uwaga, nie ma walkoutu nawet. Karty Fiona Decision.